Witam w kolejnym odcinku Boskiego CV. Dlaczego w poprzednim odcinku nie powiedziałem, jak się nazywa? Bo pomysł na tytuł przyszedł mi podczas montowania. A więc dziś powiem o początkach świata dwóch najróżniejszych religii. Zacznijmy od chyba najbardziej znanej, czyli egipskiej. Hej, że nam absolutnie nieznana, ale może wam się potem z czymś skojarzy. A więc na początku był chaos, a dokładnie to cała masa wody. W wielu miejscach tak jest, że jest w cholerę wody. Tak, woda, nie wiem, wszystko zaczyna się od wody, wszystko płynie. Tak mówił pewien filozof. Przepraszam za drgania, ale kamera mi ucieka. No więc była woda. Z niej pojawiły się dwie osobki. Geb oraz Nut. Geb, ziemia, Nut, niebo. Geb to mężczyzna, Nut to kobieta. No trochę na odwrót niż w innej religii, też potem powiem. No ale wracając na to. I oni mieli dzieci. Trochę tych dzieci było. Część, większość bogów. No i na początku i tak naprawdę powstał świat według Egipcjan. Ale trochę się zagłębię w to, jak według Egipcjan działa świat, bo to o tym można powiedzieć więcej. A więc jest sobie. No, jak oni się bardzo kochali, jeszcze o tym powiem. Oni się bardzo kochali, bardzo, bardzo kochali i wreszcie spłodzili niezbyt przyjemne stworzonko węża Apopisa. Imię jak każdy inny, chociaż ma w sobie trochę popisywania się. Ma w sobie trochę popisywania się Apopis. No więc wąż Apopis. Dokładniej to król chaosu, masakry i zniszczenia. Wąż. Te. Skąd ja znam węże? Ja są złe. No ale nieważne. No więc wąż Apopis siedzi sobie w podziemiach i tam stąd się tak naprawdę nie rusza, próbuje cały czas zawładnąć światem. Ma tylko jedno z trzech wcieleń Boga Słońca Ra, Chrabąszcz, dokładnie Skarabeusz, ponieważ ma trzy wcielenia. Jedno swoje ukochane, głowa sokoła, drugie właśnie Chrabąszcz, a trzecie Baran. Nie żeby był głupi, ale to Baran. No więc ma te trzy formy i to wygląda tak, że po niebie toczy Słońce jak kula z kupy. Toczy kulę właśnie ten skarabeusz. To od tego inny skarabeusz się nauczył. On toczy tą kulę, wtaczając za horyzont. Tam pojawia się głowa sokoła. On tam sobie żyje. Przepływa. Tuż przed porankiem jest baran. Jest jakby też odrodzeniem się trochę. Znowu jest chrabąszcz i tak w kółko. Ale co się dzieje w podziemiach? W podziemiach Ra płynie barką, o której mówiłem już w poprzednim odcinku na temat Bastet. No więc tam są bogowie, którzy bronią Ra. I to chyba tak naprawdę cała ta teoria. Natomiast podczas zaćmień Słońca uważano, że Apopis wygrał. Ale inni bogowie go pokonali, więc Słońce znów wraca. A więc to tyle o egipskiej. Dziękuję. A więc Słowianie. Na początku była bezkresna woda. Coś to oni ludzie mają, bo w większości mitów powstań świata, tak samo w australijskich i indyjskich, jest na początku była woda. Cała masa wody. No dokładnie to bezkresna woda. A więc jest sobie ta woda i pływa po niej, dokładnie to jest nad nią, świętowid, pan wszystkich. Zobaczył swój cień, bo mu się nudziło już powoli, to zobaczył swój cień i postanowił go oddzielić od ciała. I tak powstało dwóch nowych bogów. Sfaruk i Veles. Sfaruk Bóg dobra, Veles Bóg niezbyt dobra. W skrócie mówiąc zło. No, tyle o ile. Tak jak każdy słowiański Bóg, ni w te, ni we w te. No ale oni sobie pływają teraz i teraz tak. Sfaruk pływa po powierzchni w świetlistej, no chyba tak, w świetlistej łodzi, a Veles siedzi na dnie. Dokładnie to gdzieś w wodzie w głębinach, bo nie na. No im się zaczyna nudzić. Bo tak, jeden pływa po powierzchni, drugi pod wodą i co mają robić? Pogadać ze sobą nie pogadają, bo się nie lubią. To jeden wyzywa drugiego. Veles, zróbmy ziemię. Ale jak? Nurkuj na dół po piach. No to Veles zanurkował. Za pierwszym razem mu się nie udało. Za drugim razem mu się nie udało. Za trzecim razem mu się udało. Wreszcie. A więc myśli sobie na dnie, zbierając sobie. Kurde, tamten nie coś czuje, oszuka. A jest to mnie dla siebie ziemia. No więc upchał sobie trochę piach do gęby. Więc niesie ten piach i nie wiem jak, ale mówi
Czy masz piach? Z tym piachem w gębie. No więc tamten rzuca piach. No i piach zaczyna się zmieniać w ziemię. Gdzie uderzyło, tam zaczął wyrastać ziemia. Piach w gębie Welesa też zaczął wyrastać. No więc tamten musiał to wypluć i z tego powstały góry. No i tak sobie siedzą, a wyspa mała. No i myśl, no i Weles, który chce mieć wyspę dla siebie, przypominam, myśli co zrobić. No więc jak Swaruk poszedł spać, to Weles go na rączki i chce wrzucić do wody. Ale jak idzie, to ziemia się przesuwa. Idzie i w końcu zdaje sobie sprawę, że nic nie zrobi. No więc odniósł braciszka do ogniska, zostawił i czeka, aż się budzi. Tamten się budzi i widzi, że ziemia się powiększyła, więc się cieszy, no bo rośnie. No i jednak zaczął przeczuwać, że coś Weles ukrywa, bo Weles powiedział, no urosła w nocy. No i stworzył pszczołę. Wysłał ją na przeszpiegi, no a pszczoła mu donosi, że tak, Weles stworzył kozę. Koza terrorystka. Stworzył kozę, no i koza, i pyta się kozy, co zrobić, żeby ziemia przestała rosnąć, no bo rośnie. No się chłopaki martwią, że niebo zaraz przestaje być dość duże. No więc mówi mu ta koza. Wyznacz po prostu laską cztery strony świata i przestanie rosnąć. No to pszczoła wraca do Swaroga. Swarog robi laskę, wskazuje, ziemia przestaje rosnąć i pozostaje tak, jak ją znamy. I się zaczyna jadka, bo kto ma gdzie rządzić? Przypominam, że bogów jest trzech. Skąd my to znamy? Kłótnia to kto ma gdzie rządzić i trzech bogów. No ale zaczynają się kłócić, no i przylatuje świętowit, najwyższy z najwyższych, i mówi, że Weles rządzi w podziemiach, a Swaruk w niebiosach. Swaruk jest bogiem piorunów, a Weles ognia. Tak dla waszej wiadomości. No więc to tyle z mitologii słowiańskiej. No więc. I moja ukochana mitologia grecka. W mitologii greckiej jest, na początku była bezkresna woda. Niespodziewane, prawda? A więc na początku jest ta bezkresna woda i znów wynurzają się z nicości, z chaosu dwie osoby. Niebo i ziemia. Komuś to coś przypomina? Są wielkimi kochankami, rodzą cholerę dzieci. Komuś to coś przypomina? Więc rodzą te dzieci, rodzą. Na początku zrodzili tytanów, hekatonheirów i cyklopów. No i więc tytani rządzą. Hekatonheirowie wykuwają dla nich broń razem z cyklopami. No więc rządzą i wreszcie najmądrzejszy z nich, czyli Kronos, myśli, kurde, wezmę sobie za żonę jedną z córek mojej matki. Dobra. No to bierze, mają dzieci bogów. No ale kiedyś ktoś powiedział Kronosowi, że syn go strąci z tronu. I coś się to Kronosowi nie spodobało. Więc Kronos zaczął połykać własne dzieci. Skończyło się to tak, że połknął większość swoich dzieci, a żona miała już tego dość. No więc pożera dzieci, w końcu rodzi się Zeus. I matka myśli, kurczę, wywiodę Kronosa w pole. Idzie do jaskini, którą można zwiedzać dziś. Idzie do jaskini, rodzi syna i prosi nimf, aby się nim zajęły, a jedną z nich zmienia w boską kozę Malteję, ale o boskich zwierzętach w innym odcinku. No więc zmienia kozę w kozę Malteję, wraca do domu, no jak Kronos myśli, kurde, żonka, urodziłaś mi dziecko, bo byłaś w ciąży, a już nie jesteś. Oto żona, tak, trzymaj. I daje mu kamień w pieluszce. I do dziś nie wiadomo, czy Kronos był na tle tępy, czy po prostu z głodu już ślepnął, bo zjadł. No więc Zeus sobie rośnie, koza Malteja go karmi, no ale dziecko krzyczy. Więc małe duszki leśne zaczęły robić hałas, żeby zagłuszyć Zeusa. Miał to jednak efekt zupełnie odwrotny, ponieważ Kronos przyszedł, kurde, co tak hałasuje? Idzie, wtyka łeb, bo jest za wielki, żeby to wejść, do tej jaskini i zanim jego oczy, jak wszyscy wiemy, zanim widzimy z jasnego do ciemnego, no to trochę mamy przez chwilę ślepoty. Więc zanim on odzyskał jeszcze widzenie, Amalteja puc rogami w czoło,
Rządca Kronos wyskakuje, ale w jego czole został jeden z rogów. Róg obfitości. Jeśli ktoś go trzyma i poprosi o coś, z rogu zaczyna się to wylewać. Taka jest cały mit o tym. No więc Zeus dorasta, dorasta, dorasta. No w końcu myśli, kurde, przydało się pokonać Kronosa. No i idzie do swojej matki. Matka mówi, pomogę ci. Zorganizujemy wielką balangę. No więc organizują balangę. Żonka dosypuje Kronosowi. Do żarcia środków przeczyszczających, na wymioty dokładniej. No i Kronos je, nagle zaczyna wymiotować dziećmi i kamieniem, którego cały czas nie strafił. Bogowie, jak to bogowie, są nieśmiertelni, więc żyli i w miarę rośli w brzuchu ojca. No więc pokonali ojca, bo Zeus przybywa z puklerzem, stworzonym ze skóry koza Maltei, który jest niezniszczalny teraz. Koza Malteje uwiecznił Zeus na niebie jako koziorożca. No i pokonał ojca. No i ojciec spada do przepaści, do Tartaru. No i teraz znowu jest trzech braci. Hades, Zeus i Neptun, czyli Posejdon. No więc jak oni się teraz podzielą? No więc wygląda to tak. Zeus ma niebiosa, Posejdon ma morza, no a Hades poleciał na dół. Do Hadesu. No i to tyle tak naprawdę z mitologii greckiej. Więc dziękuję za oglądanie. No i najpewniej niedługo pojawi się kolejny boski CV. Nie wiem tylko o czym. Najpewniej o ogniu, albo wietrze, albo czymś takim. Więc jakby co to napiszcie, z czego może być.